Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, moi drodzy, mamy ciekawy wywiad z personą, która w galaktyce znana jest z układania najlepszych składów. Witam bardzo serdecznie. A więc pytanie jest proste. Jaki jest najlepszy skład w galaktyce? Mhm. Tak. Rozumiem. Fantastycznie. No trzeba powiedzieć, że ten skład i ten sezon zapowiada się ekscytująco. Ale jak poradzą sobie w rzeczywistości, czas się przekonać. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, moi drodzy, i po tym dość nietypowym wstępie przed wami Star Wars Battlefront 2. Dzisiaj właśnie jest premiera, ja otrzymałem grę od EA, za co serdecznie oczywiście dziękuję i mamy możliwość przetestowania, jak wygląda właśnie druga wersja Battlefronta. No i zastanawiam was pewnie, do czego nawiązał mój wstęp. Bo chodziło o galaktyczny skład. No to przechodzimy do gry, żebym wam mógł od razu wytłumaczyć. Kompania Online Arcade. Nas oczywiście interesuje Online Arcade. Można sobie zagrać z kolegą, jak jest u ciebie. Kompanię, każdy gra sam. Natomiast online mamy tu tyle trybów, że jest co robić. Galaktyczny szturm, natarcie myśliwców, bohaterowie i złoczyńcy, co nas najbardziej na razie interesuje, uderzenie i potyczka. Moi drodzy, tutaj w bohaterach i złoczyńcach składamy sobie drużynę z bohaterów Star Wars. I teraz pytanie, czy mój galaktyczny skład wygra potyczkę i zostanie najlepszym w galaktyce? Przekonajmy się, zagrajmy, wyszukajmy przeciwnika i zobaczmy, kim zagramy. No dobra, jesteśmy, moi drodzy, po stronie rebeliantów. Han Solo albo Lando. Zagramy sobie na początku Han Solo, oczywiście. Natomiast później pewnie zmienimy sobie na przykład Rey albo Jodę, żeby pograć troszeczkę Jedi. Tak czy inaczej, w trybie właśnie tutaj z bohaterzy versus złoczyńcy musimy zabijać cel. W każdej rundzie albo po każdym zabiciu celu ktoś inny jest celem i jego po prostu trzeba zabić albo go chronić, jeżeli się celem akurat nie jest, a jest się w drużynie 4x4 oczywiście. No to co? Mamy już tam jakiś... Potrzeba jeszcze jednego więcej gracza, czekamy i rozpoczynamy. O, czemu u nas jest tylko trzech? Yoda i Rey tylko? Mam nadzieję, że ich także jest trójka w takim razie. Tak, jest ich trójka. Darth Maul, Kylo Ren oraz oczywiście Darth Vader, ale potężna trójka. Wszyscy Jedi, bez żadnego strzelającego. No nic, Han Solo, będę potrzebował twojego fantastycznego sprzętu do strzelania. O, dobra, spróbujemy zejść. Dobra. A, strzelać. Tutaj jestem. O! Ho, 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 ho. Trójka się na mnie rzuciła. Dodatkowo jeden jest tak doładowany, że masakra. Czy mogę zmienić postać na szybko? Nie, jeszcze nie. Atakuj lub chroń cele. Dobra, lecimy atakować. Aj, niestety. Ale jak ja mam poradzić sobie z Jedi? Powiem szczerze. No dawaj, Bigo! Oj, prawie, wydaje mi się, niewiele brakowało, abym tego z Vadera zabił. Niestety, oni są zbyt mocni dla nas. Zobaczcie, jak im świetnie. Chociaż, no. Wydaje mi się, że niewiele brakowało, żeby Vadera pokonać. No. Jeszcze raz, świetnie. Jest pokonany w końcu. Dobrze. Jest, po raz kolejny, zabójcza seria. Dobrze, coś tam pokonałem. Słuchajcie, powiem szczerze, nie grałem jeszcze Han Solo za wiele, dlatego nie jestem najlepszy. Teraz dopiero uczę się tego, jak nim tutaj strzelać i wszystkich jego tutaj najlepszych możliwych akcji. Natomiast to jest bardzo przydatne i z tego będę musiał korzystać. Gdzie mamy następny cel? Będziesz następnym celem, okej, okay. Czyli oni będą musieli mnie chronić, gdzie jesteście? Nie wyglądają na zaszczytu. Wow. Boba Fett mnie zniszczył. No. O. Vader mnie chwycił, a ja spadam. O! Nic osobistego. Oha, no jak trzej Jedi się na ciebie rzucają, to nie wiem, co by się musiało dziać. No nic, przegraliśmy, ale to jeszcze nie koniec.
ale poziom jakiś tam wzrasta, lecimy dalej. Jeszcze raz zagramy, jeszcze raz spróbujemy w tym trybie co najmniej Yoda. Tym razem nim zagramy i zobaczymy, być może uda się zwyciężyć po stronie rebelii. A więc to jest nasz skład na galaktyczny skład na tę rozgrywkę, a przeciwko nam Boba Fett, Kylo Ren, Darth Maul oraz nikt inny. Okej, okay, dobra. Czyli nas jest czterech, no jeżeli teraz tego nie wygramy, to... No, dawać, dawać. Ajajajajaj, coś tam obiłem, ale nie poszło mi najlepiej. Jeszcze straciliśmy bohatera. Jest 4 na 3, przegrywamy. No wspaniale. Dobrze, bijemy Boba Fetta. No, bijemy. Aj, nie zdążył. Nie! Jest, dobrze, asysta w wyeliminowaniu, moi drodzy, jest dobrze. Darth Maul jest celem. Jest, asysta po raz kolejny w wyeliminowaniu. O-o, czemu nie mogę nic zrobić, jestem martwy. O, Yoda, co? Nie wiem, co ja tam zrobiłem. A, okej, okay. Niestety zginąłem. Będziesz następnym celem. Dobrze, popatrzcie się, jak Boba Fett od razu obrywa. Aj, myślałem, że... Dobrze, obrywa, tak jest! I asysta, po raz kolejny asysta. No nieważne. Nowy cel wyszukujemy. Czekamy na kolejnego. Przewagę posiadamy. Przewagę posiadamy. Okej, okay, gdzie jest? Darth Maul. I wyeliminowano! Pięknie, moi drodzy, tym razem zaliczamy zabójstwo. Generał Yoda powiadają. Wyeliminowano asysta, pięknie. Czekamy na kolejny nasz cel. Yoda, no na razie jesteśmy zbyt silni. Zbyt niecierpliwi. Ach, prawie. No i co ja mam teraz zrobić, jak mi Boba Fett tam lata? Boba... Oho, freeze. Ale nie wolno. Dobra. No i mamy kolejny cel zaliczony, słuchajcie. A ucieka Kylo Ren. Gonimy gościa, bo ucieka strasznie. O. No. Ajajaj. Boba Fett. No moi drodzy, zostało 3 do zabicia kontra 6. No jest już 4 na 4, także to nie jest takie oczywiste, że uda nam się to wygrać. No oczywiście mieliśmy na początku troszkę przewagi, ale to, że ja jestem jeszcze niestety taki słaby, to nawet wyrównane było. Porażkę ponosisz. Doceniłeś szybki bój. No, bijemy się. Ajajaj, ale obity jest. Obity jest bardzo Darth Maul. Darth Maul jest bardzo obity i mam nadzieję, że uda mi się im się go zabić. Zobaczymy. No bicie, jest, pokonali go. Świetnie, ale wydaje mi się, że troszeczkę go obiłem. Ja będę następny. Nie będę celem. Pokonano, o nie. Mol, prawda? Teraz tutaj bronimy celu. Czekamy na jakichś sitów, aż przyjdą. Patrzcie na ciebie. Wiecie, kim jestem. Jest, pokonano. Ja cię oślepię. Ajajaj, został jeden do pokonania, słuchajcie. Jeden do pokonania. Ja niestety teraz zginąłem, także czy uda się wygrać w tej rozgrywce? Oni muszą jeszcze dwóch nas zabić, jakby z dwóch z naszej ekipy. Aj, niestety Rey jest dość daleko. Trzeba do niej jak najszybciej biec.
Pozostaje jeden cel. Nie! 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 Przegraliśmy! Nie! Darth Maul się rozpędził i jaki on ma ten miecz! Ależ był mecz, moim zdaniem! Mieliśmy przewagę na samym początku, ale widać jednak doświadczenie moich przeciwników. No ja miałem niestety tylko 6 zabójstw, no ale ciągle się uczę. Nie, znaczy przepraszam, 5 asyst, 1 zabójstwo. Niestety miano najlepszej drużyny w galaktyce, muszę przyznać, Imperium. Niestety. No dobrze, jeżeli ustaliliśmy już najlepszy skład w galaktyce, w bohaterach i złoczyńcach, czas zagrać coś innego. Galaktyczny szturm, 40 graczy. Tego jeszcze nie grałem, więc z przyjemnością przekonam się, jak to wygląda. No to wybierzemy sobie żołnierza szturmowego. Okej, a więc lecimy. Wyeliminuj MTT, to jest nasz plan. Nie wiem... Jest, dostał, jeden, wyeliminowany. Pięknie. Gdzie tu jest jakiś... Gdzie tu jest jeszcze jakiś przeciwnik? Jest kolejny, łatwo, zabójcza seria. Transporter uszkodzony! Jest kolejny, ale tym razem zostałem ściągnięty. Ale 3 zabójstwa są. Ależ tu ten świat jest odwzorowany niesamowicie, muszę przyznać. Skąd? Ależ mnie teraz zestrzelił. Okej, punkty bitewne pozwalają mi przylecieć na pole bitwy. Nie mam pojęcia, jak tym się steruje, nie mam pojęcia, jak tym się gra, więc z przyjemnością tym polecę. Musicie mi oczywiście wybaczyć tego dość małego skilla, no jakby nie było. Natomiast przyznam szczerze, ja nie jestem mistrzem. Wow! Dopiero teraz ogarnąłem, jak to się. Nie, nie ogarnąłem. Jestem najgorszy na świecie. O! Aj, pokonał mnie, jak? Ale dostał tylko 6, dostałem asystę za jego wyeliminowanie. No, zabici 3 asysta 1, nie patrzcie na zgony. Coś mi się wydaje, że nie idzie nam najlepiej. Ale to jest tylko takie moje podejrzenie. Wielka obrona. Pamiętajcie, że nie składamy broni, walka trwa. Nie pozwól separatystom wedrzeć się do sali dronowej. No spróbuję, spróbuję, aczkolwiek... Dobrze, strzelamy, strzelamy. Jest, wyeliminowana asysta, dobra, ale jestem od razu pokonany przez kogoś. Dobrze, wyeliminowano kogoś. Wir walki! Patrzcie na to! Han Solo, jestem kapitanem Sokoła. Zobaczcie, zobaczcie, jak idzie. Zrzucił się w wir walki, zabił 2 ludzi i zginął. Poświęcenie na 200 punktów. Do! Pięknie. Okej. Idziemy, idziemy bronić. Hej! Zabity! Tak jest! Aj! 3 2 1 0 I to jest wygrana, słuchajcie! Zabiliśmy! Woo! Coś wygrałem! Tak jest! Wygraliśmy wszystkich zabiliśmy wszystkich separatystów, którzy próbowali wtargnąć do sali tronowej. No i dzięki temu MTT zostało zniszczone. Woo! Ale moje statystyki na pewno nie są wow. Wesker, 15 tysięcy punktów, wariat. No i na tym chyba zakończymy zwycięstwem dzisiejszy materiał. Bohaterowie i złoczyńcy to jest chyba mój ulubiony na razie tryb, bo nie grałem za wiele w Battlefronta, powiem szczerze, jedynkę. Natomiast tutaj moc, ale raczej możliwość zabrania Jedi albo Sithów, żeby powalczyć z nimi na miecze świetlne, plus tych postaci typu Han Solo czy Boba Fett, to jest mega sprawa. No to chyba czas kończyć. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że ten nietopowy odcinek wam się podobał. Wiem, że to nie FIFA, ale Battlefielda z przyjemnością miałem okazję przetestować i mam nadzieję, że znajdę jakąś ekipę do grania, bo w grupie zawsze raźniej. Trzymajcie się, na razie, do usłyszenia.